A ze mną już gość w studio, brat Kordian Schwartz, zastępca dyrektora Caritas Polska, a na Skype pani Monika Figiel, koordynatorka programu Senior Caritas i Aleksandra Soszyńska, wolontariuszka Caritas Poznań. Bardzo serdecznie witam panie na Skype. Zacznę od brata w studio. Miłosierdzie, niedziela Miłosierdzia Bożego. Chyba to miłosierdzie, jak wylewa się strumieniami, widzimy. A jak wy je odczuwacie na co dzień? No, dla nas to jest przede wszystkim takie doświadczenie, że my doświadczamy miłości Ojca i naszym zadaniem, jakiekolwiek zadania nie podejmujemy, zresztą te wszystkie obrazy, które przed chwilą zobaczyliśmy, to jest też takie zadanie dostrzegania osób, które są obok nas, które potrzebują miłości, które potrzebują też takiego doświadczenia, że są zauważone, że są potrzebne i dla nas to jest niezwykłe, inspirujące i dodaje nam to siły, że my w takim spotkaniu dostrzegamy takie odbicie działania Boga Ojca właśnie w tej miłości, w tym miłosierdziu względem drugiego człowieka. Pani Moniko, koordynuje pani program Senior Caritas. W pandemii widzimy, jak bardzo samotne są osoby starsze, jak bardzo im doskwiera ta pandemia, nie tylko sytuacja zdrowotna, ale po prostu zwykła samotność. Jak bardzo potrzebny jest ten program Senior Caritas? Jakie widzi pani efekty jego? Ten program jest niezwykle potrzebny. To jest zresztą nie jeden program, tylko kilka różnorodnych programów, które zarówno są związane z pomocą materialną ubogim seniorom, czy też z pomocą osobom niepełnosprawnym czy chorym, ale także z aktywizowaniem seniorów, bo też w pandemii nie jest prosto, tak? Bo oni często się boją, są zamknięci w domach i próbujemy poprzez kontakt też jakby utrzymywać z nimi relacje, być w tych relacjach. I teraz to jest niezwykle ważne. To, co brat Kordian powiedział, to za każdym razem to miłosierdzie to jest pewien konkret. Ten konkret to jest konkretna osoba z imieniem, z historią swoją, ze swoimi bólami i cierpieniem, do której przychodzimy i której przynosimy z jednej strony to, co jest jej potrzebne materialnie, ale z drugiej strony przynosimy relacje. Ja myślę, że te relacje tu są najważniejsze i dzieje się to przez wolontariuszy głównie, często przez pracowników Caritas. Jak widać tutaj na ilustracjach, to są na pewno konkretne instytucje, w których pomoc jest udzielana seniorom, ale też w większym stopniu uczestniczą w tym wolontariusze. I wolontariusze to są niezwykli ludzie i na wolontariuszach Caritas też, że tak powiem, jest zbudowany na ich otwartości i na ich chęci pomocy. No to zatem... To zapytajmy teraz wolontariuszkę w takim razie, jakie znaczenie ma dla pani ta pomoc, pani Aleksandro, zarówno dla pani, jak i dla osób, którym pani tą pomoc niesie. Pani redaktor, gdyby pani mogła powtórzyć, bo mieliśmy jakąś przerwę w połączeniu. Jakie znaczenie ma dla pani właśnie ta pomoc? Dla pani, ale też jakie znaczenie ma dla osób, którym niesie pani tą pomoc, przynosi chociażby posiłki, jak one na to reagują? Dziękuję. Dla mnie ma to... To, co robię, ma ogromne znaczenie z uwagi na to, że uważam, że jest to obowiązkiem mnie jako katolika i obywatela tego kraju. Uważam, że każdy, kto dysponuje siłami, powinien pomagać innym osobom, zwłaszcza tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują. Jeżeli chodzi o seniorów, z którymi ja spotykam się na co dzień, moich podopiecznych, to wydaje mi się, że dla nich taką bardzo cenną rzeczą w tym, że się ze mną spotykają, jest właśnie chociażby ten stały kontakt. To, że mogą ze mną porozmawiać, czasem powiedzieć o swoich bolączkach, czasem poprosić mnie o wykonanie dla nich jakiejś przysługi, zrobienie zakupów, czy też właśnie zwykła rozmowa. Wydaje mi się, że powinniśmy jak najbardziej angażować się w takie akcje, które między innymi organizuje Caritas, ponieważ potrzeba pomagania jest bardzo duża i to w nas, jakby na nas spoczywa taki obowiązek, żeby słabszym i potrzebującym pomóc. No właśnie, ta pomoc słabszym i potrzebującym nie odbywa się tylko tutaj w Polsce, także poza granicami. Ta pomoc jest gigantyczna. Właściwie tych akcji, o których co chwilę tu mówimy w telewizji polskiej, jest tak wiele, naprawdę na wielu, wielu płaszczyznach. Jak duży macie zespół w Caritas i jak wielu wolontariuszy, dzięki którym to jest wszystko możliwe? To liczby są oszałamiające tak naprawdę, bo możemy mówić, jeżeli chodzi o
o Polskę, to jest, to są 40, ponad 40 ośrodków diecezjalnych, to jest ponad 90 tysięcy wolontariuszy działających na różnych płaszczyznach, bo i to są wolontariusze, którzy działają w parafialnych zespołach Caritas, w szkolnych kołach Caritas, są przedszkolne koła Caritas, uniwersyteckie koła Caritas. Mamy tych wolontariuszy, karty na codzienne zakupy. Tych rzeczy, które można dotknąć, jest tak wiele, że nie sposób opowiedzieć o wszystkich w tym programie, ale to jeżeli można tylko wspomnieć takie jedno z ostatnich spotkań w ogrzewalni na Pradze, gdzie jest udzielana systematyczna pomoc osobom bezdomnym i przy spotkaniu z tymi osobami to jest niezwykłe, jak pracownicy, którzy tam oddają swoje serce, starają się stworzyć, żeby był to azyl bezpieczeństwa dla tych ludzi, którzy chcą w jakiś sposób odejść od tego dramatu, który dzieje się na ulicy i znaleźć takie miejsce, które będzie miejscem bezpiecznym, które będzie domem. Ciężko nazwać ogrzewalnie domem, a jednak wysiłki są niesamowite. To w jaki sposób ci pracownicy i nie tylko pracownicy, bo przecież spotykamy osoby bardzo często wśród wolontariuszy, którym udało się pomóc wyjść z bezdomności. Oni doświadczają takiej pomocy, doświadczając takiej pomocy, wracają jako wolontariusze i to jest niesamowity i budujący przykład dla nas również, że to ma sens, to działanie. No właśnie, to jest jakiś taki niesamowity łańcuch tego miłosierdzia, tak. który się tworzy, a przecież ogrzewalnia być może domem nie jest, ale ratuje życie bardzo często tym zziębniętym, szczególnie zimą ludziom. Pani Moniko, jak ważna jest ta pomoc systemowa? Dlatego, że często chcemy pomóc, nie wiem, czy wrzucając komuś grosz, czy pomagając jakiejś danej rodzinie, ale tutaj ta pomoc płynie właśnie systemowo. Wiecie, jak pomagać? Jakie to ma znaczenie, że ona jest w ten system ujęta? To rzeczywiście ma ogromne znaczenie, bo my od lat już uczymy się coraz skuteczniej pomagać w coraz szerszym kontekście, tak, że z jednej strony możemy mówić o milionach złotych, o tysiącach i setkach tysięcy ludzi, którym pomagamy, o tysiącach wolontariuszy i pracowników. I to jest system, który powstaje coraz szerzej i to jest rzeczywiście, czasem mamy takie poczucie, że zajmując się tabelkami i milionami, możemy stracić z oczu konkretnego człowieka. Umiejętność zajmowania się tymi tabelkami i imionami sprawia, że jakby możemy skuteczniej pomagać większej liczbie ludzi. Ale ważne dla nas jest w Caritas, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, to żeby zajmując się tymi milionami, zajmując się tymi tabelkami, nie stracić z oczu konkretnej pani Jadwigi, konkretnego pana Jana, którym pomoc jest potrzebna. I to jest taki rodzaj jakby pracy nad wrażliwością naszą, żeby ją podtrzymywać i żeby te kontakty bezpośrednie także mieć, ale jednocześnie, żeby coraz więcej umieć tej w większym stopniu szeroko i systemowo realizować to. Jeden mogę opowiedzieć o programach, które systemowo realizujemy, no może, nie wiem, świetnie. To może jeszcze zapytam panią Aleksandrę, bo właśnie a propos tej pomocy, tego konkretnego człowieka, któremu tej pomocy udzielamy. Pani Aleksandro, czy może jakiś moment pozostał pani w pamięci, który byłby dowodem na to, co każdy wolontariusz, kto kiedykolwiek był wolontariuszem, wie, że się więcej dostaje niż daje? Pani redaktor, takie momenty spotykają mnie praktycznie nieustannie. Za każdym razem, jak odwiedzam swoich seniorów, często są to małe gesty, bo seniorzy chcą się nam jakoś rewanżować za to, że jesteśmy. I ja mam bardzo takie ciepłe odczucia, jak otrzymuję właśnie od moich seniorów przysłowiowego batonika. Teraz dostałam na święto od jednej seniorki przepiękny wazon, który miała i stwierdziła, że chce mi go przekazać. Ja się czuję z tym bardzo niezręcznie, bo to ja mam tą pomoc nieść. Natomiast jednak są to niezwykle ciepłe gesty, które ja z całego serca doceniam. Gesty ogromnej wdzięczności. W pandemii szczególnie potrzebne jest to miłosierdzie, bracie. To jest niezwykłe, że my w pandemii, doświadczając takiego dużego niepokoju, jeżeli chodzi o przyszłość, takiego lęku, co się będzie działo, jak długo to będzie trwało. Przecież przeżywamy to, widzimy, co się dzieje z firmami, widzimy, jaka jest sytuacja finansowa niektórych osób. Coś, co było dla mnie niesamowitym, takim i bardzo poruszającym, kiedy zobaczyłem wyniki czy kwoty, które były wpłacane w momencie, kiedy my apelowaliśmy o pomoc, czy dla Wenezueli, czy dla Syrii, czy dla Bejrutu.
że okazuje się, że ten czas, który jest czasem trudnym i niełatwym, jeszcze bardziej potrafi dla niektórych osób być czasem, kiedy otwiera się serce i wrażliwość na to, że są inni ludzie, którzy tracą dom, nie mają co jeść. I ta wrażliwość, ona jest no, niesamowicie poruszająca. A może im mniej mamy, tym bardziej chcemy się dzielić? Bardzo możliwe, bo przecież widzimy, że bardzo wiele osób, które są darczyńcami, jeżeli chodzi o działania Caritas, to są ludzie, którzy nie mają wielkiego majątku, a którzy no właśnie chcą się podzielić tym, co mają, tym wdowim groszem. No, to jest dobre spostrzeżenie. To ostatnia minutka. Pani Moniko, do pani pytania. Jakaś historia, która najbardziej przez te lata pracy w Caritas panią poruszyła? To jest bardzo wiele historii. To, co mnie porusza za każdym razem, kiedy współpracuję, to są wolontariusze seniorzy. To są osoby, które no już mocno dorosłe, 50, 60, 70-letnie, które często odchowały już swoje wnuki i w związku z tym, mając trochę czasu, chcą czuć się potrzebni. I to są te historie wolontariuszy seniorów, którzy pomagają innym starszym seniorom. To mogłabym ich wiele opowiadać, oczywiście przez minutkę ich nie zdążę, ale chciałabym że Caritas często w pomocy seniorom stoi głównie na kobietach, na dojrzałych kobietach, na seniorkach, które chcą dzielić się dobrem, które same dostały często chcą pomagać innym też no, w większym stopniu kobietom, bo kobiety żyją dłużej i często są w trudniejszej sytuacji, choć także mężczyzn. A więc oddawanie siebie i to niech pozostanie naszą puentą. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.